Cześć, witam wszystkich bardzo cieplutko, mam nadzieję, że u Was wszystko w porządku i dzisiaj zapraszam na jeden z najbardziej wyczekiwanych filmów w ostatnim czasie, a mianowicie pokażę Wam, jak przygotować pyszny i zdrowy rosół kolagenowy. Jeżeli jesteście ciekawi, to serdecznie zapraszam Was do obejrzenia tego filmu. Taki wywar ma wspaniały wpływ na naszą skórę, włosy i paznokcie, dzięki właśnie między innymi temu kolagenowi. Dodatkowo fantastycznie wpływa też na nasze jelita, na układ pokarmowy, a także na układ odpornościowy. Oczywiście głównym składnikiem rosołu będą kości, najlepiej kości wołowe, oczywiście te ze szpikiem kostnym. Tutaj ja akurat mam, widzicie, nie patrzcie na datę, bo ja je kupiłam i od razu zamroziłam, bo właśnie nie są one tak łatwo dostępne. W Wielkiej Brytanii możecie czasami je dostać w Waitrose, nawet nagrałam Wam film. Kostki są też Marrow Bones w Waitrose i kosztuje na przykład tyle. W Morrisonie też są i to akurat jest kość przecięta na pół, bo niektórzy też jedzą później właśnie ten szpik, a zazwyczaj można kupić całe. Czasami można też dorwać je u rzeźnika, ale jest dość ciężko ostatnio właśnie z nimi. I to jest właśnie ta część, w której jest najwięcej kolagenu, która ma najlepsze właściwości. Do tego dodajemy jeszcze inne kości. Ja tutaj mam też wcześniej sobie pomroziłam, bo kupuję większe porcje. Tutaj mam jeszcze kość wołową ogonową, oxtail i kawałek żeberek. Co teraz robię? To musimy to zblanszować, czyli wrzucam do gotującej się wody na dosłownie kilka minut, czekając, aż ten taki, wiecie, szum się zbierze i to zbieramy. Musimy zebrać ten szum. Chociaż nie musimy, bo potem możecie też je wypłukać, ale ja zawsze lubię zebrać. Tak gotujemy kilka minut i zaraz będziemy wkładać do piekarnika. Dlatego tutaj też mam przy okazji przygotowane inne danie, które się będzie robić. Gavin, do you want to show our nachos? It's very healthy. Not. This is healthy, nachos are not healthy. Delicious. Yes, it's our treat weekly. Weekly? I don't think so. We have it every week. Not monthly, maybe I think twice. We need to get to Mexico at some point, so yes. I love Mexican food. Alrighty. Okay. A few more seconds, a few more minutes, and it's done. Gaw niechcący zapomniał włączyć mikrofon, ale tak jak widzicie, w tym momencie opłukuję kości pod bieżącą zimną wodą i przekładam na blaszkę, na brytwankę. Kości wyłożyłam tutaj do blaszki, do naczynia. Dodałam też czosnek świeży, on tutaj nam się fajnie zrobi. Niektórzy dodają też cebulę, ja nie dodaję. Nie pieprzę w tym momencie, nie solę, nic nie robię. Ja wcześniej próbowałam i w tym momencie też dodawałam wszystkie warzywa, ale później ten rosół był taki dość ciemny i mało klarowny. Warzywa dodaję później i moim zdaniem ten się sposób lepiej sprawdza. I teraz wszystko wkładam do piekarnika, żeby to się zapiekło i stąd właśnie będzie taki klarowny smak. Na pół godzinki, 40 minut, tak mniej więcej. Jak tutaj wszystko nam... How would you call this one again? Sizzling. Zrobiło nam się mięsko i teraz ja przygotuję rosół w wolnowarze. Możecie też go przygotować w... I'm showing the slow cooker now. Możecie też przygotować w pressure cooker, czyli takim garnku ciśnieniowym. Wtedy to zajmie o wiele krócej, około 2 godzin. W wolnowarze to zajmuje mniej więcej 12-14, niektórzy nawet zostawiają na jeszcze dłużej. Jak widzicie, część już z kości się wypuściła. To tutaj też później zaraz przelejemy, także na spokojnie. Przekładam wszystko i teraz musimy to zalać, słuchajcie, zimną, przefiltrowaną wodą. Ja do tego wykorzystam wodę z naszej lodówki, z filtra. Przekładamy wszystko. Z czosnkiem też. Tutaj jeszcze jedna rzecz. Zaraz to też tutaj zlejemy wszystko. Musimy zalać troszeczkę więcej. Zaraz dodam jeszcze więcej wody, tutaj już nie chcę Gawa dłużej trzymać. Wkładamy teraz warzywa też. Tutaj akurat mam seler, pietruszka, marchewka. Nie musicie jakoś super specjalnie mało kroić. Cebula nawet ze skórką. Tutaj mam też zieloną pietruszkę, wybaczcie, ale to z naszego ogrodu troszeczkę zdechło, ale to nic nie przeszkadza. Wręcz przeciwnie. Teraz dodajemy jeszcze
liść laurowy, tak też porządnie ze 2-3. Tutaj jeszcze jeden mi wpadł. Dodajemy też pieprz, ziarenka, też tak nie wiem, tyle mniej więcej. I bardzo ważny składnik to ocet jabłkowy, który dodatkowo doda naprawdę wyjątkowego smaku, a także dzięki niemu te wszystkie cudowne właściwości z kości się wydobywają, tak? I co musimy jeszcze dodać? Czekajcie, bo pewnie czegoś zapomniałam. Gawa, forgotten something. I'm pretty sure I did. Aha, sól! O Boziu, ojejku. Sól, tutaj mam taką morską, też taką dużą porcję soli. I teraz dobrze jest to, oczywiście gotujemy pod przykryciem, zagotować na wyższej temperaturze i jak zacznie bulgotać, to wtedy zmieniamy na mniejszą. Zaraz Wam też to pokażę. To jest większa temperatura. Tutaj ustawiam czas. Na początek ustawię na 12 godzin, ale po godzince mniejszy ogień, tak? I już. Do zobaczenia jutro. Do zobaczenia jutro. Ważne jest to, aby rosół pyrkał. Tak jak widzicie, tutaj mamy te oczka. Nie może za mocno bulgotać, ma pyrkać. Wiem, że niektórzy mówią na to mrugać do nas. Tak jak tutaj widać. Jest rano, ja później nastawiłam jeszcze 2 godzinki. Zostały jeszcze 2 godziny, ale pewnie wyłączę troszeczkę wcześniej, bo już widzę, że jest gotowy. Też widać po gęstości, że już się zaczął robić taki właśnie kolagenowy, galaretkowaty. Okej, po kilkunastu godzinach rosół wygląda w ten sposób. Nie mogę nigdzie znaleźć chochli, ale jest dość gęsty. Ja nie wiem, czy Wy to widzicie, tutaj też troszeczkę tłuszczyku jest i zaraz będziemy sobie tutaj z tym radzić. I teraz należy go oczywiście odcedzić i dobrze jest go jak najszybciej schłodzić. I do tego przygotowałam tutaj wcześniej 2 słoiki. Które też wyparzyłam. Okej. I żeby ten proces przebiegał jak najszybciej, żeby nie tracić tych właśnie drogocennych wartości, to wkładam to do lodu. Okej. Tutaj mam sitko i będę teraz przesadzać. Warzywko oczywiście zachowam. Kości bym dała psu, ale nie mam. Świetnym rozwiązaniem jest porcjowanie takiego rosołu i jego zamrożenie. Tutaj widzicie, mam większą torbę, która zapewnie posłuży mi do przygotowania na przykład ramenu, a tutaj mam mniejszy pojemniczek, który kiedyś chłopcy używali do posiłków i taka porcja zazwyczaj wystarczy mi na przykład, kiedy robię jakieś spaghetti, jakiś sos bolognese albo curry na przykład nasze ulubione i to jest baza naszego posiłku i też przechowuję w zamrażalniku przez kilka miesięcy. Tutaj powinnam napisać daty, ale ja pamiętam mniej więcej i na bieżące je zużywam, także tutaj się nic nie marnuje. Dobra, ja dalej zabieram się za przelewanie rosołku do naczynia. Tutaj widzicie, zbiera się już warstwa tłuszczu i dlatego chłodzę, aby ona zmieniła konsystencję. To będzie wyglądało jak taki smalec i niektórzy to zbierają, a niektórzy zostawiają. To od Was też zależy, czy chcecie tego dodatkowego troszeczkę tłuszczu, czy może nie. Jak widzicie, rosół jest dość czysty. Nie powiedziałabym, że super klarowny, ale co też jeszcze jest bardzo ważne, że przez to, że wcześniej usunęliście te szumowiny, to tutaj jest właśnie zupełnie inaczej. I oczywiście mięso tutaj się rozwala, znaczy rozwala, jest idealne do przygotowania jakiegoś, nie wiem, kanapki, czy spokojnie można to zjeść. Ja właśnie polecam ten sposób na zrobienie takiego rosołu. Wstawiłam też rosół do lodówki. Jak widzicie, ta warstwa z góry to jest ten tłuszcz, który Wam mówiłam wcześniej. I teraz może Wam pokażę, tak jak mówię, to jest od Was zależy, co możecie z tym zrobić, ale bardzo łatwo jest go usunąć, no bo wystarczy podważyć i zobaczcie, wszystko schodzi. Chcę Wam też pokazać, że sam rosół ma
galaretowatą taką konsystencję, która świadczy o właśnie wysokiej zawartości kolagenu. Rosół możecie przechowywać w lodówce do 5-7 dni. Ja przygotowuję z niego wiele posiłków, ale możecie też pić bezpośrednio ze szklanki. Też jest wtedy bardzo, bardzo zdrowy i dobry. Mam nadzieję, że Wam film się spodobał. Do zobaczenia i usłyszenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, pa, pa!